Vika Pitamero będzie rywalem byłego mistrza świata wagi junior ciężkiej Krzysztofa Głowackiego podczas gali zaplanowanej na 22 kwietnia w Legionowie. Pojedynek Głowackiego z 30-letnim pięściarzem z Namibii został zakontraktowany na 8 rund. Dla Polaka będzie to powrót na ring po ubiegłorocznej porażce z rąk Ukraińca Oleksandra Usyka. Głównym wydarzeniem imprezy w Legionowie będzie walka w kategorii ciężkiej pomiędzy byłym pretendentem do tytułu mistrza świata Michaelem Grantem i Krzysztofem Zimnochem. Podczas tej samej gali wystąpi także Kamil Szeremeta.